jest pan autorem wielu publikacji. Są to książki dla dzieci, dla młodzieży, dla nauczycieli, dla rodziców nawet. Czy te zasady, o których pan mówi, stosuje pan w tych książkach? Oczywiście. Weźmy na przykład Daughter's Book. Wydanie rozszerzone to jest do pracy i samouczek, i do pracy w grupach. Jest przede wszystkim starannie wybrane słownictwo w oparciu o kryteria, o których już mówiłem. Częstotliwość występowania, użyteczność, uniwersalność pojęć, bo to pomaga nam łatwiej komunikować się z przedstawicielami innych kultur, innych języków. I później, co jest bardzo ważne, zawsze stosuję spiralny recykling, spiralne powtarzanie tego, co już było wcześniej wprowadzone, zarówno w tekście receptywnie, jak i w ćwiczeniach produktywnie. I w ten sposób bardzo duża liczba użytkowników książek powiedziała mi, że nabywa ten system językowy jakoby produkt uboczny, bo to jest wszystko na przykład w tej książce Daughter's Book, tak samo jak w Eastern Treasure, osadzone na powieści przygotowo-detektywistycznej, też skromnego mojego autorstwa, i ten tekst był konstruowany właśnie z myślą o tym, żeby te jednostki leksykalne powtarzały się. Więc korzystając z tej książki, można z jednej strony cieszyć się rozwojem wydarzeń i losami bohaterów, a z drugiej strony jakoby podświadomie nabywać ten materiał leksykalny, który, raz jeszcze powiem, był dobrany specjalnymi kryteriami. To jest ten najbardziej potrzebny materiał leksykalny z punktu widzenia takiego przeciętnego uczącego się. No i to, ta powtarzalność powoduje, że ono powinno zalegać w pamięci i przyczynić się do sprawnego posługiwania się tym językiem.